Jeszcze pytanie. Ulubiona potrawa i napój? Znaczy, potrawa to pierogi ruskie, a napój kawa. A jeśli nie był pan koszykarzem, to kim pan był? Nie był koszykarzem? Ciężko powiedzieć. Może piłkarzem, jakoś inną dyscyplinę sportu. A co pan robi, kiedy pan nie trenuje? Odpoczywam. Odpoczywam no i spędzam czas z rodziną. Ulubiony zespół muzyczny, względnie wokalista, wokalistka? Oj, nie mam jakiegoś ulubionego wokalisty ani wokalistki. Ja generalnie mało słucham muzyki. Największy sukces i największa porażka? Ciężko powiedzieć, że największy sukces no to jakiś awans. Na pewno ten ostatnio, co zrobiliśmy w maju. Natomiast porażka to spadek jakiś kiedyś tam za Stalem. Pewnie te dwie rzeczy, jeżeli chodzi o sport, natomiast jeżeli o życie prywatne, to sukcesem na pewno jest, że mam żonę i dwójkę dzieci. Ulubiona marka butów sportowych? Nike. A przeciwko jakiemu przeciwnikowi grał się pan najtrudniej? Najtrudniej? No to był taki rozgrywający kiedyś w Sopocie 10 lat temu. Williams się nazywał i jeszcze mecze były w Dżonkowie. On był raczej nie do powstrzymania, przynajmniej przeze mnie w danym dniu. A jak on poznał swoją żonę? W liceum. Chodziłem z nią do jednej klasy. A ulubiona hala poza CRS, powiedzmy? Poza CRS to lubię bardzo grać w Pruszkowie. A czy pamięta pan, jak pan wypadł w swoim pierwszym meczu w zawodowej koszykówce? Tak, pamiętam. To chyba było w Międzychodzie. Miałem tam chyba 17 lat i nie wiem, zdobyłem chyba 3 punkty. A co pan będzie robił po zakończeniu kariery? Zastanawiam się. Nie wiem, w którym kierunku pójdę, czy będę przy koszykówce, czy nie. Jeszcze ciężko powiedzieć, ale cały czas myślę i niebawem pewnie to się to nastąpi, więc będę musiał się właśnie zmobilizować do tego. Jakim samochodem pan jeździ? Skodą Octavią. A ideą kobiety? Moja żona. Dobra, odpowiedź. Ulubione miejsce w Zielonej Górze? Ulubione miejsce moje, ale odnośnie, znaczy no nie wiem. No do spędzania wolnego czasu, nie wiem. Nie, bardzo lubię spędzać w domu wolny czas. Jestem domownikiem, czy domatorem, nie wiem, jak to się mówi. Chyba to jest najlepsze miejsce dla mnie. Ostatnie pytanie. Ulubiony numer i dlaczego? Ulubiony numer. Chodzi o koszulkę. No, może być i koszulka, może być jakiś zupełnie inny. Nie no, chyba numer 10. Zaczynałem grać z tym numerem i tak się przywiązałem. Potem miałem kilka innych numerów, no ale teraz też gram z numerem 10. Myślę, że to jest dla mnie najlepszy. Okej, dziękuję bardzo.